Cześć kochani, Marek Mal z tej strony z bestpan.pl. Zobaczcie, jak może rosnąć trachy karpus. On rośnie jak palma kokosowa. Tu się prawie położy po ziemi, a tutaj później kieruje się do słońca. My tu będziemy wybierać najgrubsze elementy, to zajmie nam masę czasu, ale przy okazji coś takiego chciałem pokazać. Ja myślałem, że on to przygnę go, to on się tu załamie. Ale jego nawet się ruszyć nie da. No po prostu niesamowite to jest. I tak sobie urósł. Coś go tutaj wygięło i tak sobie rośnie. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę, jakby jeszcze obciąć te włochy, no wyglądałby kurde jak palma kokosowa. Kurde, nieźle tutaj jest. Niezła dżungla. To wszystko oni muszą przeczyścić, bo kupili całe pole od kogoś. I niektóre mówią, że są tak grube, bo oczyścili tylko 4 tu linie i już kilka wycięli. No ale tu nie ma jak dojść teraz, tak? Więc Javier powiedział, że on zmierzy mi grubość, jaką ja sobie życzę i takie po prostu dla mnie przygotuje na wiosnę. O, tak to wygląda. Trachy karpusowa dżungla. Niektóre są naprawdę przecudne i mają tyle liści. Bardzo ładne.